Produkcja Studio Plac. Zielony podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Krzyśka znajdziesz także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Rzyman, witam, a dziś będę pytał o trudny akronim, czyli PEP2040. Mam nadzieję, że Robert Tomaszewski z polityki Insight, szef działu energetycznego, zaraz nam wszystko wyjaśni. Także z powodu podcastu Energia do Zmiany. Chodzi o... Politykę. Projekt polityki energetycznej Polski do 2040 roku. No właśnie, tego nie potrafiłem wymówić. Trudne są te akronimy. No właśnie, rząd przygotował aktualizację, ona jeszcze nie została przyjęta. Trwa to tygodniami, niektórzy mogą powiedzieć, że miesiącami, biorąc pod uwagę wcześniejsze konsultacje. No i tak, z punktu widzenia zielonego. Nie jest to w ogóle ambitny dokument. Z punktu widzenia rządu trudny do przyjęcia i tak po cichu mówiący: no kurczę, gdyby nie to OZE, to byłoby ciężko zrobić transformację energetyczną w Polsce. To, co tam w zasadzie zapisano, że budzi takie kontrowersje po prawej stronie sceny politycznej. Zresztą no tego tak technicznie dodajmy na początku, że my go tak w takiej oficjalnej, opublikowanej przez rząd wersji jeszcze nie widzieliśmy, bo tutaj obracamy się na podstawie. Nasza wiedza bazuje na podstawie z, z przecieków, które. Udało się uzyskać. E, no, największy, z przeciek to, największy przeciek to chyba zrobiła minister Anna Moskwa na konferencji. W czasie konferencji prasowej, z, tak. z, z szefami spółek energetycznych, którzy chwalili tę energetykę, bo mówili, że to jest w zasadzie ich strategia, więc wszystko się zgadza. E, no ale dokumentu jeszcze nie ma, chociaż wysłano go do konsultacji do różnych ministerstw. Tak jest. I ta konferencja, o której wspomniałeś też, była bardzo istotna, no bo ona pokazała, jak istotne, jak, jak kluczowe jest takie zbudowanie takiego politycznego momentum wokół tego dokumentu, żeby on został rzeczywiście przyjęty. Warunki, w których on ma być. E, ta, ta polityka energetyczna ma być aktualizowana, są arcytrudne, zbliża się kampania wyborcza, mamy protesty rolników, mamy niezadowolenie ze strony górników, więc wszystko to, co będzie w jakiś sposób nam zakładało przyspieszenie transformacji, może wywołać duże zaniepokojenie grup społecznych, ale rząd mimo to się na to decyduje, więc to samo w sobie jest y, ciekawe. To oczywiście wynika z sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Ta aktualizacja była zapowiedziana już rok temu, zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie, i y, 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 jest absolutnie konieczne. Bo sam PEP w momencie przyjęcia, czyli w lutym 2021 roku, już był dokumentem kompletnie oderwanym od rzeczywistości, w jakiej znalazła się nasza e, transformacja energetyki. No to powiedz, co jest zapisane w tej i, i co budzi te kontrowersje na prawicy, szczególnie też, właśnie ja mam z tym problem. Tak, no bo potem się skupiamy na tym, że solidarnej, Polski nie, nie, solidarnej Polsce nie podoba się to i to. Albo, że PIS się boi coś przyjąć, bo są wybory i Konfederacja zajdzie ich z prawej strony i powie jeszcze więcej węgla. Dużo węgla, a jeszcze więcej węgla. I też, trochę bez sensu jest się na tym skupiać z takiego m, punktu widzenia bardziej globalnego i też tej perspektywy. tak? Antonio Guterres mówi ostatnio: 2040 rok to jest moment neutralności klimatycznej dla y, krajów y, rozwiniętych. Polska jest krajem rozwiniętym, powinniśmy do tego dążyć, a my kurczę się zastanawiamy, czy tu przesunąć 2% w miksie w, w tę stronę, czy w tę stronę. Trochę tak wydaje mi się, że nie na miejscu ta dyskusja w, w realiach. Tak, rzeczywiście jest, że y, tutaj y, szczególnie aktywna, solidarna Polska domaga się. Znacznie większego udziału węgla, w ogóle rozwoju tego segmentu energetyki w tej najbliższej perspektywie. Dokument idzie zupełnie w przeciwnym kierunku, ale też warto dodać, że jest to no, dekarbonizacja bardzo konserwatywna. Nowy PEP próbuje jakoś nadgonić tą rzeczywistość, w jakiej się znajdujemy, czyli rzeczywistość wysokich cen energii, wysokich cen CO2, coraz szybciej spadających kosztów produkcji energii, z OZE, ale jednocześnie zachowuje bardzo mocno ten kor węglowy. No tutaj dam jeden taki przykład. Mamy w obecnie obowiązującym PEP-ie założenie, że w 2040 roku będziemy produkować około 11% energii elektrycznej z węgla. W tym nowym dokumencie ten pułap został obniżony tylko do 8%, więc. To nie jest wielka rewolucja, ale mimo to oczywiście, tak jak wspomniałeś, ona wywołuje e, duże zaniepokojenie. Tutaj najbardziej medialnym tematem jest oczywiście złoże e, węgla brunatnego złocze, w które zapewniłoby jakieś przetrwanie elektrowni w Bełchatowie, na, naszej największej siłowni, która i w ogóle największej siłowni do węgiel brunatny w Europie, e, która jest no, takim stabilizatorem i fundamentem naszego bezpieczeństwa energetycznego na razie. Tutaj Ziobryści bardzo mocno domagają się, żeby wrócić do analiz które um, mogłyby no, jakoś odratować ten projekt. Wszyscy sobie oczywiście doskonale zdają sprawę, że to jest absolutnie niemożliwe. To jest projekt martwy, który, do którego no, nikt w obecnych warunkach um, regulacyjnych nie przyłożyłby ręki, bo po prostu nie będzie się opłacał. Będzie kosztował mniej więcej tyle, ile um, elektrownia jądrowa, a koszt utrzymania i produkcji energii będzie nieporównywalnie wyższy, bo trzeba będzie kupować um, uprawnienia do emisji um, CO2. Więc to jest taka polityczna gra, która oczywiście będzie się toczyć. Będziemy widzieć w czasie przyjmowania tej aktualizacji przez Radę Ministrów dodatkową uchwałę w sprawie bezpieczeństwa energetycznego, w której różnego rodzaju polityczne postulaty głównie ze strony ziobrystów będą zapisane, właśnie żeby wrócić do analiz Złoczewa, żeby mocniej stawiać na wykorzystanie tych. Cały czas działających mocy węglowych, żeby nie wpadać w gazową pułapkę, i tak dalej, i tak dalej. Więc ta polityczna otoczka będzie tutaj bardzo istotna. Jak mówię, o tej uchwale, to wspominają mi się trochę takie dyskusje w, na, na poziomie europejskim, że jak jeden kraj bardzo protestuje, to wtedy mu się mówi: no to słuchaj, tutaj dopiszemy, że zastanowimy się za trzy lata, zrobimy rewizję, tutaj jeszcze możemy dopisać, że to jest dla nas ważne i że to jest strategiczne. W zasadzie, co to zmienia, co to zmienia w realiach? No pewnie, pewnie niewiele to zmienia w realiach. To, nie, to trochę zmienia mimo wszystko. Tam mimo tej, tego konserwatywnego podejścia do węgla, tam jest no dużo elementów, które pokazują jednak e, e, fakt, że Ministerstwo Klimatu próbuje nadgonić tą rzeczywistość, która cały czas nam ucieka, no ale trudno się Nie, dziwić. ja mówiłem w drugą stronę, co to zmienia dla tych ziobrystów, oprócz tego, że oni to dostają na papierze. A co to... Nie, są to, to, że dla ziobrystów to tak naprawdę... To, 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 to chodzi, tak? W sensie o to chodzi, O okay. to Oni muszą, oni mają cele polityczne, tak? mm -hmm. Muszą zaznaczyć swoją odrębność polityczną, budować swoją tożsamość na, na tym, że je, są jedynym Mainstreamowym, można powiedzieć, ugrupowaniem, które odwołuje się do obrony węgla, chce go rozwijać jako technologię wydobywczą i technologię energetyczną. I jakby wszystko to, co uda im się ugrać, obrócą w swój, swój, swoje okay, polityczne okay, zwycięstwo. Okay, okay. No dobra, to, to teraz tak, jakby spojrzeć sobie na nowy miks energetyczny, rok 2030, później dwa, rok 2040, to zależy z jakiej perspektywy spojrzysz, no bo albo możesz powiedzieć, że fundamentem tego jest cały czas paliwa kopalne, czyli węgiel plus atom zeroemisyjny, albo możesz powiedzieć, że fundamentem tego jest OZE. To zależy, z jakiej perspektywy tak naprawdę intelektualnej na to spojrzymy, no pewnie prawicy ciężko jest powiedzieć, że OZE jest fundamentem systemu energetycznego, bo OZE jest w Polsce lubiane przez konserwatystów. Jest nielubiane, jest z, od razu ubierane, że to jest znaczy moc nisko zeroemisyjna, tak, czyli łączone z atomem, także my jesteśmy tutaj zainteresowani rozwojem też tych mocy e, jądrowych. Jest to niewygodne z, 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 z wielu względów, aczkolwiek no zdarzają się takie wyłomy w tej narracji. Tutaj e, kryzys energetyczny bardzo mocno też to przyspieszył, e, taką próbę no, e, dostosowania się do tej rzeczywistości. Premier e, mocno podkreślał, że e, rozwój np. energetyki wiatrowej pomoże nam wzmocnić, zmniejszeniu naszej zależności od importu węgla, w ogóle od importu paliw kopalnych, więc no, trudno się dziwić, że, że no, próba dostosowania się do tego, do tych nowych warunków, które panują w technologicznie i regulacyjnie w sektorze energetycznym, no, wywołuje pewne takie konwulsje mhm. w obozie władzy, ale no im dalej w las, tym tych konwulsji będzie raczej więcej tylko. I w miksie energetycznym w 2030 roku OZE ma stanowić na poziomie mocy to też ważne, nie produkcji. 57%. Tak, i to jest, no to już duża zmiana w stosunku do tego, co było planowane. Tutaj najbardziej oczywiście w tym nowym dokumencie została przeszacowana fotowoltaika. To jest też ciekawostka już historyczna, ale w cały czas obowiązującej polityce energetycznej mamy założenie, że w 2040 roku w Polsce będzie 10 gigawatów Mocy w instalacjach fotowoltaicznych. A teraz mamy? 12 gigawatów. Czyli <noise> osiągnęliśmy, przebiliśmy z Plany. dużą nawiązką <noise> cel, który sobie postawiliśmy dwa lata temu na następne 20 lat w ciągu właśnie tego okresu. Więc to, to pokazuje, jak, jak szybko rozwijają się te technologie, jak nieoczekiwane, nie, nie, nieoczekiwane rezultaty mogą przynosić jakieś no, banalne programy, które wdrażał rząd, typu właśnie mój prąd, który no, polegał przede wszystkim na dopłatach do tego, by Kowalski mógł sobie zainstalować panel fotowoltaiczny na dachu własnego domu. No i to okazało się strzałem w dziesiątkę. Więc tutaj, jeżeli chodzi o ten nowy dokument, to rzeczywiście fotowoltaika już ma mieć w 40. roku 45 gigawatów, więc to już rzeczywisty skok ma być takim najistotniejszym pod względem mocy zainstalowanych, mhm. źródłem, źródłem energii, a już nie pod względem produkcji. Tutaj, tutaj zdecydowanie będzie ona ustępowała morskim wiatrakom i Energetyce jądrowej, która ma być docelowo tutaj naszym fundamentem bezpieczeństwa energetycznego, według tego nowego dokumentu, na którego przyjęcie cały czas czekamy. Co jest też ciekawe w tym sensie, że zobacz, mamy atom wpisany w tę strategię, atom bardzo drogi, opóźniający się już pewnie nawet wobec tych planów, które są teraz, nie wiadomo jak będzie finansowany. A bo nie wspomniałeś, że wiatrakach na lądzie, że one też mogłyby mieć ogromne moce już za kilka lat. Tak. Gdyby tylko Jedną ustawę przeprowadzono w Sejmie. To też jest no ta koncepcja niesamowita i może też ta fotowoltaika świetnie rozwijająca się w Polsce, chociaż wiadomo, że w tych dziesiątkach gigawatów planowanych, no to będą też duże farmy fotowoltaiczne. To nie jest tak, że wszystkie domy w Polsce będą miały te, te panele i cel zostanie osiągnięty. Będą też farmy fotowoltaiczne, ale jednak, że tak na prawicy, tak samo zresztą jak i po stronie centrowej, jednak elektorat często wyprzedza swoich polityków. Że często o tym mówimy, tak, że no, tam, s, y, nie wiem, koalicja obywatelska jest zbyt konserwatywna wobec swoich wyborców, a to samo się dzieje na prawicy. Kowalski ostatecznie sobie myśli: a co, mi te, a co mi te panele przeszkadzają? No i super, mam panele, mam tańszy prąd. Myślę, że z wiatrakami byłoby tak samo, gdyby nie ciągłe takie jątrzenie i męczenie polityczne wokół tego tematu, który nic nie wnosi. No, z fotowoltaiką jest łatwiej, no bo ona jednak nie zmienia ci linii krajobrazu, prawda? A postawienie wiatraka no, jest. i już... dachy zmieniają, no tak? Każdy no, mieć swoją ale to dachówkę, nie jest, wieś, to nie jest też taka ingerencja w. E, 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 w, krajobraz, jaką, jaką e, czynią farmy wiatrowe na lądzie, więc tutaj rzeczywiście jest jakieś tam napięcie ze strony e, tych lokalnych społeczności, którym się to nie podoba z różnych powodów, mhm. e, występuje i ono było przez Prawo i Sprawiedliwość w ciągu tych ostatnich lat no, wykorzystywane politycznie, no stąd sławne 10H i tak dalej. Ale żeby oddać sprawiedliwość, to jeszcze tak odwołując mhm. się do, do energetyki e, wiatrowej na lądzie, to nowy dokument za, e, zakłada, że my w 40 roku będziemy mieć tych mocy w wiatrakach na lądzie 20 gigawatów to jest prawie trzykrotnie więcej niż aktualna polityka energetyczna i Dwa razy więcej niż teraz mamy. Teraz mamy troszeczkę ponad 9 uh -huh. gigawatów, więc no, tutaj jakiś postęp e, następuje. E, rząd zakłada, Ministerstwo Klimatu zakłada, że 5 gigawatów przybędzie nam do końca obecnej dekady, co jest moim zdaniem założeniem bardzo e, no, takim e, e, trudnym, prawdopodobnie w, w realizacji, właśnie ze względu na to, co wspominałeś. Tak, no, ten e, bałagan regulacyjny, na zmianę e, minimalnej odległości od wiatraków. E, nie na 500 metrów, ale na 700 metrów, co będzie jednak sprawiało, że inwestorzy e, mogą wstrzymywać się z tymi inwestycjami, czekając być może na to, że nowy rząd albo nowa rzeczywistość polityczna zmusi decydentów do tego, żeby wrócić do tej bardziej liberalnej wersji, czyli do tych 500 metrów. Więc e, nowy dokument jest bardzo optymistyczny, jeżeli chodzi o rozwój wiatraków na lądzie, aczkolwiek Rzeczywistość jest tutaj no, troszeczkę bardziej skomplikowana i wydaje się, że te cele będzie trudno osiągnąć, jeżeli nie będzie takiego politycznego kompromisu. By jednak dalej tę technologię rozwijać. To jeszcze może, Robert, bo ty się świetnie na tym znasz, wytłumacz, proszę słuchaczom, na czym polega ta różnica między zainstalowanymi mocami, a później produkcją, bo to może nie dla każdego być jasne, że jak stawiasz elektrownię gazową czy stawiasz elektrownię atomową, no to możesz liczyć, że praktycznie ona może pracować cały czas. Tak. Może tak. no, się ze tak jak jest... we Francji i wtedy ileś tam 10% bloków nie pracuje, bo jest maintenance prowadzony, no a stawiasz wiatrak albo instalujesz panele fotowoltaiczne, no i już nie masz takiej sprawności tej tak. No zasadnicza różnica jest oczywiście bardzo prosta, to znaczy elektrownie cieplne, które wykorzystują paliwa stałe do produkcji energii, mogą pracować cały czas i wykorzystywać pełnię mocy zainstalowanej do tego, żeby tą energię produkować. Natomiast źródła niesterowalne, czyli źródła takie jak farmy wiatrowe, farmy słoneczne, fotowoltaiczne, pracują wtedy, kiedy są do tego warunki, no oczywiście warunki pogodowe. Więc mamy sformułowanie niemieckie, które się przyjmuje już po polskiej stronie, dunkelflaute, czyli, czyli moment, w którym nie ma, nie ma wiatru ani słońca, w którym nawet gigantyczna moc w farmach wiatrowych i farmach fotowoltaicznych nie da ci żadnej energii elektrycznej i musisz mieć beka. Musisz mieć coś w systemie, co zapewni Ci wówczas no, stabilność energetyczną i nie doprowadzi do blackoutu. Więc tutaj rzeczywiście to napięcie pomiędzy tym, ile będziemy mieli mocy w systemie, i to też jest nowość w, tej zaktualizowanym, w tym zaktualizowanym PEP-ie, bo mamy mieć tych mocy dwa razy więcej niż jeszcze dwa lata temu planowaliśmy. W 2040 roku moc naszego systemu będzie wynosiła 130 gigawatów, teraz, teraz to jest około 60. Poprzedni PEP, znaczy cały Czas obowiązujący zakładał, że my te 60 będziemy mieli w 2040 roku. Więc to pokazuje, jak wielka fala inwestycji nas czeka. Właśnie zwłaszcza w te moce odnawialne. Do tej fali inwestycji jeszcze dojdziemy. Do tego m, tematu dochodzi też efektywność energetyczna. E, tu zwracają uwagę NGOsy na to, że mało ujęta m, w tym dokumencie, ale chciałem się jeszcze zatrzymać wcześniej przy węglu i gazie. To jest ciekawy temat, dlatego że aktualizacja pojawiła się tuż po wybuchu wojny, agresji rosyjskiej na Ukrainę. E, I e, no, moglibyśmy wtedy oczekiwać, że będziemy odchodzić od gazu jako paliwa e, przejściowego e, tego niebieskiego paliwa, no, między innymi do tego, że importujemy gaz z Rosji. no, Ale też taka była narracja, że mamy polski węgiel. Okazuje się, że też go nie mamy tak naprawdę. Aż tyle, jakbyśmy chcieli. No ale dobrze, mamy polski węgiel. Mamy jeszcze kopalnie. Więc lepiej podpompować elektrownie węglowe, niż budować nowe bloki gazowe, które potem trzeba będzie wygaszać, bo potem i tak przejdziemy na OZE plus Atom. Do tego tematu jeszcze też może przejdziemy Atom, tak czy nie. Czy, czy będzie, czy nie będzie, nie, nie tak czy nie, bo to nie na tę rozmowę. No i co? W tej aktualizacji teraz mamy... De facto y, więcej mocy gazowych, ale mniejszą produkcję założoną gazu i mniej mocy węglowych, ale większą produkcję z węgla. I można odnieść wrażenie, że jest to pewne takie intelektualne albo analityczne oszustwo, bo bazuje ono na tym, że ceny emisji będą dość niskie, co sprzyja węglowi, no bo emisyjność węgla jest duża, ale przy niskich cenach emisji to się jeszcze może jakoś spina, ale z kolei wysokie ceny emisji pomagają produkcji z gazu, bo produkcja z gazu jest mniej emisyjna, więc niższe koszty emisji w tym przypadku, te krzywe się przecinają, no i nagle się okazuje, że zamiast produkować energię z węgla, bardziej się opłaca produkować energię z gazu, to czy, 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 czy jest to jakiś taki, yy, czy to jest tak specjalnie zagmatwane w tej aktualizacji, żebyśmy do końca nie wiedzieli, co się wydarzy, czy ktoś politycznie powiedział, słuchajcie, no ma być na papierze mnie gazu, zróbcie mi tak, żeby było mniej gazu i ktoś po drugiej stronie stołu powiedział, mam na to pomysł, wpiszemy tutaj niskie ceny emisji i to się wszystko zepnie. No i to, to się chyba najciekawszego Aspektu tego, tego dokumentu, to znaczy, właśnie to, to jest taka, no, oczywiście, mielizna analityczna, jeżeli chodzi o e, założenie akurat takiej trajektorii. Ona wynika z tego, co, o, o, czym, o czym wspomniałeś, to znaczy z tej potrzeby niewpadnięcia, z chęci nie wpadnięcia w pułapkę gazową, czyli, mhm. czyli sytuacji, w której zastępujemy nasze, naszą zależność od węgla, zależność, bardzo dużą zależnością od gazu. Zastępujemy w szybkim tempie moce węglowe mocami gazowymi i rzeczywiście, i to już było widoczne w założeniach do aktualizacji polityki energetycznej. Przyjętej przez rząd w marcu zeszłego roku, zaraz po wybuchu wojny, że my będziemy dążyli do tego, żeby coś z tym zrobić. I dokument, który ma zostać przyjęty, z którym się zapoznaliśmy, on rzeczywiście jakoś próbuje sobie z tym problemem poradzić. Więc mamy, tak jak powiedziałeś, zaniżenie zużycia gazu. Przy założeniu tego, że nasze stare węglówki, e, które będziemy modernizować, przynajmniej te 15 gigawatów mocy musimy mieć zmodernizowane i gotowe do dalszej pracy, e, będzie dalej pracowało. E, Dlaczego to jest mielizna analityczna? Problem jest taki, że tu, tu, tutaj w założeniach, które zostały przyjęte, mamy założenia bardzo wysokich cen gazu, które będą się utrzymywały w kolejnych latach, co się nie musi wydarzyć. Już teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której ten gaz jest no, kilkunastokrotnie tańszy niż jeszcze w sierpniu zeszłego roku. Więc wchodzimy prawdopodobnie w erę, kiedy te, te ceny już nie będą tak skakały. Natomiast Dokument rządowy zakłada, że ceny będą wysokie. Co więcej, ceny węgla pozostaną no, relatywnie niższe niż są obecnie. Będą spadały. No, a ceny CO2 utrzymają się do końca obecnej dekady na poziomie 80 euro. Przy czym w lutym tego roku one przekroczyły już 100 euro, 100 euro. więc założenie, że to się wszystko ziści, no jest bardzo, bardzo ryzykowne, ale ono pozwala wyprognozować właśnie to, właśnie tą, tą możliwość ucieczki od wpadnięcia w pułapkę gazową. No i czy to jest złe? to nie jest samo w sobie złe. Znaczy my nie powinniśmy wpaść w pułapkę, zastąpić jednej zależności drugą, ale potrzeba troszeczkę więcej działania ze strony rządu, troszeczkę więcej no, wskazania, jak chcemy się racjonalnie rozwijać te moce energetyczne, po to, żeby nie musieć budować nowych gazówek, ale jednocześnie nie eksplodować do samego końca węglówek, bo to będzie po prostu kompletnie nieopłacalne. Bo jeżeli założymy, że te ceny CO2 Mimo wszystko będą jednak rosły, a widzimy co się dzieje z pakietem Fit for 55. Widzimy w jakim. Mm. Jaki jest kształt przyjęty już na poziomie Rady Unii i Parlamentu nowej dyrektywy, nowelizacji dyrektywy ETS, on będzie pchał te ceny coraz bardziej do góry. Więc utrzymanie tego założenia, że my w 30 roku bo to wynika z tego dokumentu dalej będziemy mieli węgiel jako no, nasz fundament systemu energetycznego jest coraz bardziej no, no, możliwy do podważenia. Tutaj oczywiście mamy też tą warstwę polityczną, no bo dlaczego, dlaczego rząd zdecydował się na to, żeby jakby wyprognozować sobie taką, ta, ta, taką trajektorię wykorzystania węgla i wykorzystania gazu. Mamy porozumienie z górnikami, umowę społeczną, która zakłada stopniowe wygaszanie kopalń do 2049 roku, ale jednocześnie... Wsparcie publiczne i no, pewną y, trajektorię y, 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 poziomu wydobycia tego węgla. Ona jest bardzo wysoka y, nawet do końca obecnej dekady. Więc coś z tym węglem trzeba będzie zrobić. I żeby umowa społeczna zgadzała się z nowym pepem, trzeba było tak wyprognozować tą produkcję energii z węgla, żeby elektrownie węglowe miały odpowiednio wysokie zapotrzebowanie na krajowe surowiec. Po to, żeby to się po prostu spinało. Jeżeli by się przestało spinać, wówczas kurnicze związki wychodzą na ulicę, Palomopony demonstrują, a tego naprawdę, tego scenariusza rząd będzie próbował uniknąć za wszelką cenę, szczególnie przed wyborami. No i dlatego też w takim dokumencie można napisać, że na przykład cały czas można rozważyć techniki zgazowania węgla. Tak, to są takie no, z, z, z klasyka, tak? W sensie, że naprawdę, czy to w umowach z górnikami, czy właśnie w PEP-ie, cały czy chociaż, ja, żeby oddać sprawiedliwość też mm -hmm. minister, ministerstwu klimatu, to tu, tutaj to jest już taka doza mm, tak, w sensie, że no, jeżeli się ta technologia rozwinie, to tak, możemy to. I znajdą na nie pieniądze. Tak, dokładnie. No, to jest trochę tak jak mm -hmm. ze złoczepem, prawda? No tutaj będziemy analizować, prawda? Jeżeli coś nowego się pojawi na horyzoncie, no to być może wrócimy. Więc to nic z tego nie wynika, no ale jest oczywiście takim politycznym artefaktem, który można sprzedać i ma no, jakoś tam swoją wartość. E, to jest w ogóle ciekawe też y, na takim poziomie y, sz, szerszym, że analizujemy tę politykę energetyczną Polski, przyjdzie nowy rząd, będzie miał zupełnie nowe pomysły. Strategiczne i pewnie za rok zaktualizuje ten dokument. No to jest bardzo ciekawe pytanie. Co, gdybyśmy założyli, że opozycja przejmuje władzę, to co mogłoby się wydarzyć w polityce energetycznej radykalnie innego w stosunku do tego, tych obecnych działań Prawa i Sprawiedliwości? Zielone źródła energii, wajcha do przodu i jedziemy nie sądzę, z nimi. To Wiesz, jest nie najprostsze, sądzę, ani... ale to jest najprostsze rozwiązanie. W ogóle nie rozumiem tego konceptu intelektualnego prawicy, która jest tak zacietrzewiona i patrzę sobie na to, jak oni układają tę szyją na tym szydełku, jakby próbują to Utkać, myślisz sobie, no jest już takie rozwiązanie, można by je wprowadzić, można by te wiatraki budować, można by tyle rzeczy przyspieszyć, można by tak przyspieszyć y, przejście chociażby na pompy ciepła w Polsce. No, widzisz, w w koncepcji intelektualnym i... prawicy się to aktualnie nie mieści. I potem dyskutujemy nad tym, ile gazu, ile węgla w Polsce. Witam. 2023 I... rok. I ja sądzę, że nawet gdyby opozycja wiesz, przejęła mm -hmm. władzę, no to będziemy mieli raczej do czynienia z taką mi się re retoryczną zmianą podejścia do polityki energetycznej. Mm -hmm. tak? Będziemy mieli pewnie zielonego wicepremiera, który będzie jednocześnie ministrem klimatu i energii. Będziemy mieli zapowiedź liberalizacji przepisów wiatrowych. rzeczy, które są najłatwiejsze, mm -hmm. które o których opozycja już mówi, ale jak prześledzisz tą retorykę energetyczną opozycji, no tam nie ma super dużo konkretów takich, których, które by wyrastały poza jakieś takie no, podstawy, tak? Znaczy będziemy inwestować w efektywność energetyczną, będziemy wspierać samorządy. Ale czy to nie są te podstawy, których nam brakuje teraz akurat? Ale to się, wiesz, to, to się dzieje na wielu poziomach, tak? Znaczy, mm, oczywiście to się może dziać szybciej wszystko, mm -hmm. prawda? Ale to nie jest tak, że y, 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 jest jakiś cudowny środek, który sprawi, że nasza transformacja y, zmieni się po zmianie politycznej. Cały czas nowy rząd, to będzie słabszy rząd na pewno niż ten, który obecnie y, mamy, bo czy, czy, czy to wygra, czy, czy wygra opozycja, czy Prawo i Sprawiedliwość? Prawo i Sprawiedliwość będzie prawdopodobnie musiało rządzić z Konfederacją, opozycja będzie, nawet jeżeli formuje większościowy rząd, to będzie blokowana przez prezydenta, jeżeli chodzi o swoje najbardziej radykalne mm -hmm. pomysły, albo w ogóle, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zmiany, więc ja bym się raczej spodziewał, że... No i też nie zmienią się strategiczne wyzwania, tak? Cały czas będziesz miał górników, którzy będą domagali się jak najdłuższej eksploatacji mm -hmm. węgla. Będziesz miał... Po ale z górnikami z głów... akurat tak się składa, że da się dogadać, tak mi się wydaje. No... Ich zamiast, odrzucasz... zamiast, zamiast, zamiast ich rozgrywać, no. to, po prostu wydaje mi się, że można się z nimi dogadać. Znaczy, że... sobie, znaczy ja, ja pamiętam rządy Platformy Obywatelskiej, która próbowała się z nimi dogadywać mm -hmm. na różne sposoby y, w tych latach 7-14. I to, kiedy wchodziliśmy w moment dołka węglowego, kiedy ceny spadały, no to była masakra. To znaczy, to nie dało się, były protesty. Ja wiem, Robert, ale czasem uciekam. Ale mamy 2023 rok. Wydaje mi się, że Górnicy też już dużo zrozumieli. No, ja bym jednak tutaj cały czas. Nie, ale nie mówię o liderach związkowych. No wiadomo, to jest polityka. To, 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 to tak samo wiesz, jak rozmawianie z Januszem Kowalskim o przyszłości polskiego węgla. No po co o tym Jeżeli rozmawiać? Jeżeli odejmiesz związki zawodowe, to tak. To, to ja no, sądzę, że ta, 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 ta świadomość jest znacznie, tak, tak, znacznie, tak. Bardzo, bardzo się zmieniła w stosunku do do tego. Wiesz, ja, też nie, ja, do ja też się nie spodziewam, że Donald Tusk nagle, jak zostanie premierem, powie, że dogadał się z Ilonem Maskiem i wie, jak zbudować magazyny energii w Polsce, albo dogadał się z kimś innym i przywiózł nam tutaj. Pamiętaj, że Tusk już zapowiedział przeniesienie nowego Ministerstwa Przemysłu na Śląsk mhm. i powiedział coś takiego, że transformacja energetyczna z węglem jest możliwa. To, jest, to, jest, no, to już jest zapowiedź. to już jest zapowiedź. Walczymy no o. No, gdzieś tam. Platforma <laughs> walczy o tam gdzieś tam, gdzieś tam. gdzieś tam chlapnął. E, e, no ale tak zupełnie szczerze, no też się nie spodziewam. Ja się że Donald Tusk powie, że tutaj ma trzy projekty SMR-ów do, 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 do rozrzucenia po Polsce. Ja się spodziewam no. że to będzie bardzo Te, technologicznie, podobna... Technologicznie nie przyspieszy pewnych rzeczy, o to mi chodzi. Ja sądzę, że to będzie bardzo podobna polityka, po prostu, że to ono się zasadniczo... W warstwie rytualnej trochę się zmieni, będzie trochę więcej zielona, ale w tej korowej części ona będzie bardzo podobna do polityki PiSu. A mi się wydaje, że może się bardzo zmienić na zielono, ale mam jeszcze do Ciebie kilka pytań odnośnie tej aktualnej strategii, kurczę polityki energetycznej Polski. Nie mogę tego zapamiętać. Powiedz proszę, co tam zapisano z atomem. Mamy dużą zmianę, czyli uwzględnienie małych reaktorów jądrowych w ogóle w pep -ie. Pierwszy ma stanąć do 2030 roku, czyli to jest jakby czytelna aluzja, że ten projekt, który re ma realizować Orlen i Syntos. Jakoś tam się zmaterializuje. Mhm. Oczywiście. A nie ma już gdzieś taki reaktor. Nie ma w ani jednej komercyjnej jednostki, mhm. która by pracowała. Więc to jest można powiedzieć pobożne, pobożne, mokre, fantazje, prawda. Pobożne życzenie. Ale to, co jest istotne tutaj, to to, że mały reaktor ma być przed dużym, tak? Mhm. Bo PEP oczywiście nie zmienia terminu uruchomienia naszego pierwszego dużego bloku jądrowego w choczewie Lubiatowie. Mhm. To jest cały czas rok 2033. Jest to mhm. zupełnie nierealistyczne, mhm. ale data stoi w dokumencie. Natomiast to, że mamy mieć pierwszy reaktor jądrowy mały przed tym dużym, to już jest całkiem spora zmiana. Więc ja bym tutaj widział no, rzeczywiście uwzględnienie tego, tego, tych małych reaktorów jako dużą zmianę. A ja bym, tutaj, dział, energetyki... a ja bym tutaj widział ogromny lobbying no. spółek energetycznych przy tworzeniu tego dokumentu. Zdecydowanie tak. Mm -hmm. I tutaj się tutaj mm -hmm. Orlen, Syntos mm -hmm. mają swoją bardzo dużą cegiełkę mm -hmm. jądrową, którą dołożyli do, do tego. To, co się zmienia, też to oczywiście podwojenie tych mocy atomowych, które mamy mieć w 2040 roku, po prostu ze względu na to, że. Papier wszystko przyjmie. Tak, tak. Też uwzględnienie Pontnowa, czyli, mm. czyli dużego bloku jądrowego, który ma być budowany przez PGE i ZEPAK na koreańskiej technologii. To jest bardzo kontrowersyjny projekt, to znaczy on jest zapisany... O, Jacek Stasin by nie powiedział, że to jest kontrowersyjny projekt. No jest, ja bym go na, jakby cały czas patrzył na niego bardziej w kategoriach politycznych, jako mm -hmm. coś, co chcielibyśmy zrobić, ale nie do końca w to wierzymy. Dziwi się, żadnego jest... francuskiego reaktora jeszcze nie ma w tym planie, no, żeby tak pogodzić Wszystkich tutaj. Francuzi są. Amerykanów, Koreańczyków. Błudzeni tą drugą lokalizacją rządowej, rządowej elektrowni, czyli która ma najprawdopodobniej stanąć w Bełchatowie, chociaż tutaj cały czas jasności nie ma. Tam są problemy związane z e, terenem, który może się obsuwać, a reaktory potrzebują jednak stabilnego gruntu e, ze względu na odkrywkę węgla brunatnego. E, no i będziemy się oczywiście e, tak, no tutaj e, czekamy na tą decyzję w sprawie, w sprawie drugiej lokalizacji, ale e, to się nie zmienia, tak? Chcemy, rząd chce, żeby, żeby tego atomu po prostu było w 2040 roku więcej, też żeby pokazać, że e, nasza transformacja jest zdeterminowana do tego, żeby właśnie bazować na tej technologii. E, tak, no to są świetne, pobożne życzenia. Przez 8 lat kadencji, dwóch kadencji PiSu nie udało się tego projektu zrealizować, nawet zapiąć finansowania dla pierwszej elektrowni, a już planujemy kolejne. Szybciej rzeczywiście te SMR-y powstaną, którego jeszcze nie, żadnego nie ma na świecie. Życzę szybciej pewnie SMR powstanie w Polsce niż du duża elektrownia. Ostatnie pytanie w tej rozmowie, jak to wszystko sfinansować, bo to jest też ciekawy fragment tego dokumentu. Tak, ma, dokument przewiduje, że łącznie na transformacji będziemy, jeżeli chodzi o moce wytwórcze, będziemy musieli wydać około 760 miliardów złotych w tej perspektywie. Miliardów. Miliardów złotych, czyli 3,4 tak, biliona. 3,4 biliona, to jest dwa razy więcej niż um, po, aktualnie obowiązujące PEP prognozował, więc no, zmiana jest potężna. I pewnie niedoszacowana. Na 100% niedoszacowana. To też jakby pokazuje, czego możemy się spodziewać w kolejnych latach, Tak, znaczy, mm -hmm. jak te koszty będą puchły. Oczywiście tutaj mamy do czynienia z inflacją, która jakby um, to, to trochę. Nam zamazuje obraz tego realnego kosztu, który będziemy musieli ponieść, ale no, jest to rzeczywiście no, niesamowity wysiłek finansowy, który będzie rozłożony na, na, na siły prywatne, na, na, na budżet państwa i oczywiście na, na środki europejskie, które będziemy mogli e, pozyskać. Co nie zmienia faktu, oczywiście, że e, tutaj te największe koszty, e, jeżeli chodzi o moce wytwórcze, pochłonie energetyka jądrowa ze względu na swój. No, so, no, wy wymagania technologiczne, które, które trzeba spełnić po to, żeby te bloki postawić. Poza tym, setki miliardów na sieci przesyłowe dodajmy do tego. Tak, to, jest, to, jest, to, jest, to są kolejne setki miliardów, które, które czekają i które, które są konieczne do wydania, bo bez sieci transformacja po prostu nie ruszy skopyta. I ostatnie, naprawdę ostatnie pytanie: kiedy ten dokument może zostać przyjęty? Rozmawiamy w czwartek, publikacja jest w niedzielę, posiedzenia rządu są we wtorki. W ten wtorek na posiedzeniu tego tematu miało nie być, bo premier jest w Stanach Zjednoczonych. Spotykał się z wiceprezydent w zeszłym tygodniu mógł zostać przyjęty, nie został. I w kolejne, w kolejne wcześniejsze wtorki też mógł zostać przyjęty, nie został. To kiedy to się wydarzy? Ja sądzę, że to jeszcze będzie w kwietniu. Yy, yy, jeżeli się nie uda tego zrobić na Radzie Ministrów, to zostanie to przyjęte w trybie obiegowym. Oczywiście sądzę, że Ziobryści będą jeszcze jakoś tam próbowali ten proces opóźnić, prosząc o dodatkowe czas na analizy, ale kwiecień jest tym terminem, kiedy to się powinno wydarzyć. Robert Tomaszewski, szef działu energetyka w Polityce Insight, współautor podcastu Energia do Zmiany, był gościem Zielonego Podcastu. Bardzo ci dziękuję. Za rozmowę. Bardzo dziękuję. A zielony podcast teraz także do zobaczenia na YouTube i na Spotify. To był zielony podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTube. Pamiętaj, żeby subskrybować kanał. Nie przegapisz żadnego odcinka. Produkcja Studio Plac.